Zabawa? 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 Nie wchodź na mnie! Muszę siusiu! Siusiu, siusiu, siusiu! Trzymaj! Dłużej nie wytrzymam! Mogę się pobawić? Dzięki ku... Nie? Nie! Nie! Brzydko! Kolitas, pięknie dziś wyglądasz! Mogę pograć? Się trzymaj. Co to? Cześć wam, pobawi! Nie, tylko nie bateria. Co jest z wami? Szybko, bandziak, peleryna, trykot, maska. Będziemy super bohaterami. Ja chcę być super łotrem. Zawsze mają najlepsze kostiumy. Jestem największym super bohaterem w Cleo Tam. Bat Cleo. Nikt się nie oprze moim bat pałeczkom. A to jest super Kukin, który łapie bandytów i to w super tempie. Jeszcze nie znacie moich super mocy. Jestem Podlerina, najgorsza z baletnic. Kapitan Pędzel cię powstrzyma. Wszystko, co namaluję, staje się rzeczywistością. Twoje rysunki mnie nie pokonają. Wiele lat temu wpadłem do ścieków i wyszedłem jako Dynomen. Roar! Jak się nazywasz? Mam na imię Kolitas. Nie, to nie imię dla superłotra. Wybierz coś innego. Mogę wybrać? W takim razie Kwiatek. Kwiatek to nie imię dla superłotra. To Kwiatek. Kwiatek i koniec dyskusji. Dzielni superbohaterowie z Cleo Tam, Podlerina, Dinomen i Kwiatek ukradli miejski klejnot. A dzięki niemu możemy rządzić dziećmi na całym świecie. Schowaliśmy go w naszej tajnej kryjówce. W domku na drzewie. Na pewno zaraz go odzyskamy. Prześledźmy nasz plan. Otworzę ich kryjówkę Bad Werble. Pokonają ich moje rysunki stworzone super pędzle. I odzyskamy klejnot dzięki super prędkości. Tak! Superbohaterowie nadchodzą. Niech tu przyjdą. Nigdy nas nie pokonają. Potwór! Przyszedł potwór! To super Kukin. Nie boję się ich. Nigdy nie dostaną klejnotu. Zatrzymam ich moim tańcem. A ja użyję moich szponów. A ja dam im truskawki. Superbohaterowie też je lubią. Klejnot. Odzyskajmy nasz miejski klejnot. Nigdy nie będzie wasz. Założysz się? Bycie superbohaterem rządzi. Super
A gdzie jest tablet? Dałam go Kwiatkowi. A ja dałam go kapitanowi Pędzlowi. Nikt go nie ma. Bawimy się dalej? Tym razem ja chcę być super łotrem. Jaj! Tak! A najlepsze jest to, że już wiem, kim chcę zostać, gdy dorosnę. Super bohaterką! Tak! Kiedy to się wreszcie zacznie? Tak bardzo chcę zobaczyć deszcz meteorów! Ten deszcz nie jest mokry. To spadające gwiazdy, które lecą przez niebo. A, lecą do ciepłych krajów jak ptaki na zimę? Nie głup, Tasie. Cały czas świecą na niebie. A najlepsze jest to, że spełniają życzenia. Życzenia? Nie wygląda, jakby miała spełniać życzenia. To jest świetlik. Mały świecący robaczek. Tam! Wow! Kto złapie gwiazdę, mówi życzenie. To będę ja. Nie, ja! Gwiazda. Moja. Chciałbym być rysownikiem. Czy ona się zgadza? Świetnie! Moja. Chcę zostać aktorką i błyszczeć tak jak ty. Będę aktorką! Będę aktorką! Moja! Chcę być najlepszą perkusistką na świecie. Zabrałam ci gwiazdę, ale złapiesz inną. Jest ich mnóstwo. Gwiazda. Życzenie. Gotowy, kapitanie Kukinie? Spójrz, ile tu jest gwiazd. Tam daleko. Możemy polecieć szybciej, ale jak to działa? To ten przycisk, czy... Kukin! To było odlotowe! Zobacz, jak blisko są teraz gwiazdy! Zanim zaczniemy coś wciskać, musimy przeczytać Kukin! Znacznie fajniej jest improwizować. Bąbelki! Sprawdźmy, kto wybije więcej! Mały krok dla ciebie, ale wielki skok dla rodziny Teleriów. O, to nie jest takie proste. Poćwiczymy razem? Uj! A teraz poszukajmy gwiazdy. Gwiazda, gwiazda. Thank you.
Kin? Była gwiazda. Chyba niczego tu nie ma. Chodźmy, wciąż jeszcze masz szansę. Bycie astronautą rządzi. Marsjanin? Ale super! Witaj! To niesamowite! Powiedz życzenie! Zabawa! To twoje życzenie? Zabawa? Więc wypuść gwiazdę, by się spełniło! Zabawa? Nasze życzenia na pewno się spełnią! A w dodatku już wiem, kim chcę zostać, gdy dorosnę! Astronautką! Źle się czuję, ole. Tak mi
czy jeszcze daleko? Dotarliśmy. Rozbijmy obóz. Tutaj! To deszcz jedzenia! I kolczyków. Jabłko! Narobiłeś szkód w warzywniku. Musimy je naprawić. Pomidor. Co? Chcesz się pobawić w chowanego? Na pomidorowej grządce jest jakiś duch. I zjadł twoje jabłko. Wszystko to zrozumiałaś? Tyczo, ale w pomidorach jest duch. Wiecie, co to oznacza? Ta, ja dzisiaj śpię w domu. Nie! Na tej grządce czai się tajemnica. I wspólnie na pewno ją rozwiążemy. Czas na zabawę! Szybko, pandziak! Nie, nie to! Ani to! Już mam! Bierzcie gogle! Kombinezony, połapki na duchy! Chcieliście przygody, prawda? Przygotujcie się, bo zaraz będziemy łowcami duchów! Dobry łowca duchów nigdy niczego się nie boi! Nawet ciemności? Może ciemności... Ale teraz mamy naszą misję! Odnaleźć tego ducha! Wygląda jak zwyczajna grządka, na której rosną pomidory. Nie duchy. Nie ma żadnego ducha jedzącego jabłka. To był wiatr. Byczo. Tak, naprawdę byczo. To duch. Dałaś się nabrać. To jest duch. Naprawdę istnieje. I zaraz się o tym przekonamy. Nadgryzione jabłko kukina. Jestem najlepszym łowcą duchów. Ten duch ma naprawdę wielkie zęby. Pomidor! To prawda. Spójrzcie na ten ślad. To jego kula i łańcuch. Coś się tam ukrywa, ale my to złapiemy. Łapcie kijki. Trzymam. Trzymam. Bycie łowcą duchów rządzi. Jesteśmy łowcami duchów. O, chyba coś czuję. To duch. To naprawdę ciężkie. Pomóżcie mi. Pewnie zjadł mnóstwo pomidorów. Prędko, pułapka na duchy. Gotowi? Raz, dwa i trzy. To
przerażający. Wygląda jak zwykły biały królik. To nie duch, chociaż go przypomina. On chciał momidorów. Możemy go zatrzymać? Powinniśmy go nazwać. Może niech będzie Jesienka. Nie, pędzel. Kukin? Chcesz nazwać królika Kukin? Kukinie? Chwileczkę, on już ma imię. Powiedział mi, że nazywa się... Duch. Ale super! Duch! A najlepsze jest to, że już wiem, kim chcę zostać, gdy dorosnę. Łowcą duchu! Małych małpek razem bawi się. Jedna z łóżka spadła bęc, a doktor to widział i powiedział, że wszystkie małpki z łóżka mają zejść. Cztery małe małpki dalej bawią się. Jedna z łóżka spadła bęc, doktor to widział i powiedział, że wszystkie małpki z łóżka mają zejść. Trzy małe małpki dalej bawią się. Jedna z łóżka spadła bęc, a doktor to widział i powiedział, że wszystkie małpki z łóżka mają zejść. Dwie małe małpki dalej bawią się. Jedna z łóżka spadła bęc, a doktor to widział i powiedział, że wszystkie małpki z łóżka mają zejść. Małpka ostatnia sama bawi się, lecz nie spadła z łóżka, nie. A doktor to widział i powiedział, że marsz do spania, teraz czas na sen. Ale Halloween jest śmieszno straszne, nie straszne straszne. Widzisz? Śmieszne. Kochani, dom strachów jest zrujnowany. Co teraz zrobimy? Szybko, pędziak! Kapelusz? Miotła? Kociołek! Halloween to przecież noc pełna magii. A ona sprawi, że ten dom będzie najstraszniejszy na świecie. Jak? Właśnie tak! Wow! Co za potwór! O tobie mówię, pomidorze! A ty jesteś... żabą? Ale to Halloween! Jesteś
jesteś drakukinulą. Dobrze, wiedźmy. Już czas! Rzucimy czar upiorności i dom stanie się bardzo straszny. Ho, 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 ho. Teraz dodamy ślinę psa, żabi smark oraz najważniejszy ze składników, ducha Halloween. Wow! Hi, 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 hi. Czekaj, dodajmy kwiaty. Dla ładnego zapachu. Czas na magiczne zaklęcie. Hokus pokus, lokus brzdęk. Z kotła się dobywa jęk. Z kotła słychać bulgotanie, zaraz wymar tu powstanie. Ucho kota, skrzydło wrony, ten dom będzie nawiedzony. Wiedźmy i drakukinulo, musimy udekorować dom. Bycie wiedźmą rządzi. Spodziewałam. Chodź, Kukinie. Zaraz rzucamy kolejne zaklęcie. Kukinie? Ale fajna sztuczka. Co za ekscytująca noc. I już wiem, kim chcę zostać, gdy dorosnę. Dobrą wiedźmą! Malutki ten pajączek nie poddał się, o nie! Malutki ten pajączek pajęcze sieci plutu, mimo przeciwności.